Pojemność 2400! Pojemność 2400! Dobra. Nie gadaj, że pomyśleliśmy o tym samym. Moi drodzy, witamy was bardzo serdecznie. Patryk Rojorewski, Remigiusz Rok-Maciaszek. Cześć roku. Dzień dobry, witam państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezwykle miło, jak zawsze zresztą. Się bardzo cieszę. Ostatnio mieliśmy niezłą jatkę, która niestety przez swój stopień dynamiki nie pozwoliła nam porozmawiać sobie na tematy wszelakie. Nadrobimy zaległości w dniu dzisiejszym. Mam dla Roka dwa tematy. Cały czas jesteśmy na bieżąco w kontakcie z live'owiczami Roka. I dzisiaj, bo wiele osób o to prosiło, dzisiaj będzie poród i potrawka z jaj byka. Znam, z przyjemnością. Też mi się tak wydaje. Zawsze są jaja. Pora na posiłki. Nie wroga. Pora na nasze. Czekaj, gdzie tu była kuchnia? Tu jest kuchnia. Tak. Zakupiłem jeszcze jakieś ładunki wybuchowe. Bardzo dobrze, Rok. To się bardzo może przydać w sytuacji polowania na jaja byka. Lubi w tej grze po dachach chodzić. Jest bardzo przyjemnie. No to teraz musisz kupić skrzypce. Ja cię lubię tak podchodzić filmami, mimo że doskonale wiem, że znasz odpowiedź. Dobra, skrzypka na dachu wygrałeś, Dobermana wygrałeś. Postaram się zaskoczyć cię czymś innym. Kiedy indziej. Tak niespodziewanie. Dobrze. Jak będziesz przeładowywał. A, tutaj rozmawiasz sobie z tym Festival Yonder. Moi drodzy, z Rock and Roll jaja są zawsze, ale teraz pora na jaja z mięsa. Dobrze. No, w związku z tym, że żeśmy tak się przegadali ostatnio, naoście skupiliśmy się na misji, jest jeden tutaj mi widz, pyta mnie często o to. Mm-hmm. Ja chciałem przekazać, właściwie to głównie z myślą o tobie. Nie? Słucham uprzejmie. My żeśmy obaj zaczynali od pisania, nie? Zgadza ale się. Ludzie są ciekawi, ja nie do końca też jestem pewny, czy dobrze kojarzę. Okej. Okay. Moment. Mm-hmm. W których miejscach ty zacząłeś pisać o grach? Gdzie było to pierwsze miejsce, gdzie żeś zaczął pisać? Serwis gry online. A, czyli w grach online, tak? Tak, ja, bo żeby was nie skłamać, bodajże na drugim lub na trzecim roku studiów w ramach tak zwanej wiedzy o społeczeństwie, skrót WOS, byłem zobligowany do napisania po prostu tak zwanej pracy semestralnej na temat czegoś, co odwoływałoby się ewidentnie do, nie wiem, socjologii, po prostu. Ja sobie wybrałem oczywiście socjologię nowych mediów i tak stworzyłem tekst, który nazywał się bodajże socjologia wirtualnych światów albo wirtualne światy, coś takiego. Już nie pamiętam teraz, jak brzmiał ten tytuł naukowy tej pracy bodajże, ale zanim wysłałem go do sprawdzenia profesorowi, skonsultowałem się właśnie z serwisem gry online i chyba gry Interia albo gry Onet, nie pamiętam. I pamiętam, że gry online bardzo szybko odpisało mi na tego maila, chwaląc mój tekst i proponując opublikowanie tego tekstu. Ja byłem posrany całkowicie, bo ja gry online czytałem od samych ich początków. Było tam kilka osób, których czytałem na bieżąco, jak między innymi... Oj, jesteś? Jestem, Rojo. Tak. A zobacz, tu przecież Bartek Diamencik jest po drodze, zobacz, tutaj jest. Zobacz, tak po tutaj? Drodze? Tak, taki misiopysiot gdzieś tutaj? A faktycznie, no to słuchaj, bez pustych przelotów. I opublikowali mój tekst, ja byłem zachwycony, oczywiście byłem niewymownie z siebie dumny. Potem przedłożyłem ten tekst właśnie profesorowi, który zaliczył mi
SMS, był zadowolony, że wreszcie coś nowego, a nie bezrobocie górników na Dolnym Śląsku. Poczekaj, bo to był temat, który robiłeś w jakim wieku? Ojeju. O matko jedyna. Wiesz co, to był 2005, 2006 rok. Kurde, to czasami tak opowiadasz, nie? No. I czasami mam wrażenie, że to jest taka straszliwie odległa historia, nie? Aha. A tymczasem to jest taka historia właściwie namacalna, bo to jest 12 lat, nie? To nie jest aż tak daleko, nie? No nie, jest dla ciebie tyle WoWa to minęło pewnie jak jeden dzień. No to dobra, dobra, dobra. Czyli 12 to była praca magisterska? Czy praca licencjacka? Nie. To była. To była praca na zaliczenie semestru. Aha. Po prostu. Kurde. Także nic jakiegoś turbo ważnego, tak? Bo pracę magisterską napisałem po drugiej stronie ekranu. Socjologia gier wideo. Niestety tylko na 200 stron, bo powyżej już nie drukowali w skórze. I musiałem ciąć. Słuchaj, rok. A ty chyba wiesz, jak to ogarnąć, widzę. Nie, zastanawiam się, czy tu można by na przykład wskoczyć na samochód i po samochodzie. No tak, to w sumie nie byłoby głupie. O, dało się. Super. Czekaj, teraz to trzeba wyciągnąć tą. Tak, musisz tyłem podjechać i to się powinno z automatu zaczepić. A rok, właśnie, bo te moje tematy, które chciałem z tobą poruszyć. Mianowicie, ja często jestem pytany, jakie takie najfajniejsze z rokiem chwile przeżyłem. I w sumie to jest jedna prywatna, jedna publiczna, znaczy publiczna. Publiczna to była, pamiętasz ten Sylwester, co było mnóstwo osób z Jaroka, ty musiałeś tam uciec tak, szybciej. Tak, tak. Jaki to był rok, 2013-14? No chyba gdzieś, no właśnie 2013 chyba bardziej mi się wydaje, ale... Też mi się tak wydaje. No w sumie nieważne. Ale pamiętam, że było to tak, że strasznie przeżywaliśmy nasze wspólne ówczesne dokonania, że od płaczu po śmiech puszczaliśmy nasze wspólne piosenki, jakieś takie różne. Pamiętasz, czy to oczywiście... muzyczka z Borderlandsa, główny teledysk, prawda? No. Czy to ten Stone Temple Pilots, pamiętasz, ten utwór, który ty mi zaproponowałeś? To jest przecież fantastyczna sprawa. Za każdym razem go puszczaliśmy z rokiem, jak rok do mnie przyjeżdżał, albo ja do niego. To było, zanim zaczęliśmy otwierać flaszkę, to był pierwszy utwór, który leciał. Rok jeszcze butów nie rozbierał, on leciał już. To jest dobra muzyka do flaszki, naprawdę. Stone Temple Pilots to jest mistrzostwo. Nie. A druga kwestia, taka bardziej prywatna, to pamiętam, że kiedyś z rokiem nagrywaliśmy taki spot reklamowy mający na celu popularyzację jakby walki z rakiem, jeśli dobrze to nazwałem. Pamiętasz, w Warszawie. Tak. I byliśmy w hoteliku. Tak. Chyba musimy iść tam gdzieś dalej, ja nie pamiętam, ten punkt mi zniknął, który ty żeś zaznaczył. I z rokiem byliśmy tylko we dwójkę w hotelu, to rok śmieszek. Pamiętasz, gdzie jest Wally, nie? Co ja leżałem w samych majtkach w połowie toalety. Gdzie jest Wally, nie? Ale wiesz, jaki to był dramat? Wiesz, to przecież mnie prawie zabiła za to zdjęcie, nie? Nie o to chodzi. A twoja żona ciebie prawie zabiła, bo miałem tak zgrabny tyłek, że pomyślała, że to jest jakaś laska. Albo ja sobie to tak tłumaczę. Twoja żona bała się o ten cukier twój, nie? Nie, no na pewno nie było to pozowane. Na pewno nie. Na pewno rok zrobiłby sobie selfie na tle Roya, który umiera. Ale wiesz co, jakby po wszystkim tym... Przepraszam. No to gdyby ktoś nie wiedział, no to na Instagramie mieliśmy takie zdjęcie, że tam tyłek Roya plus jego nogi wystają z łazienki, a ja tam ze śmiechem strykam fotkę, nie? Jaką ja mam mocną głowę, nie? A my żeśmy jakoś tak... Zawsze jak żeśmy pili razem, to nigdy nie było takich sytuacji, żebyśmy tracili kontakt w ogóle z otoczeniem. To było nie. W ogóle jakieś się przytrafia, nie? Tak, jak byliśmy we dwójkę, ja super. Że ty żeś się, wiesz, totalnie ten... Żeś totalnie odpłynął, żebym ci cukier sprawdził, skoro już tam leżysz w łazience, nie? Ja tam umieram, ty robisz selfie, jeszcze bezczelnie wysyłasz to w świat, tak? No tak. Kobiety w obawie o swojego faceta czasem bywają nieracjonalne. No to miałem z twoją żoną taką rozmowę poważną na temat tego, co wypada, czego co nie wypada. Pierwszy raz mi się tak ostatnio z ojcem swoim własnym tak rozmawiałem, nie? Aha.
Więc byłem w szoku. Przepraszam, jak ja nienawidzę pływać w tej grze. Płynąłem pół odcinka, wyszedłem, żeby dalej płynąć? No dobra, mów dalej, przepraszam. No, nie, to już jest, ale to był dobry wieczór w tej Warszawie. No. Oj, tak. Bo to gadaliśmy o wszystkim. Się szybko skończyła. Tak, i potem trzy razy na tank sztele obok szliśmy po hot dogi tak, i ten. No. Dobra. Nie gadaj, że pomyśleliśmy o tym samym. Doskonale, Remigiuszu. Jak w to się genialnie gra. No. Ojejku. A co mnie to obchodzi? To jestem po... bycze jaja. A ty wyglądasz tylko jakbyś miał ginekomastię. Rok musimy zabijać sępy. To sępy? Tak, zabijamy odszoterów, chodź. Moi drodzy, polowanie na odszoterów. Masz pierwszego sępa? Jak ci idzie? Dobrze, już tutaj. A nie jestem pewien. On już nie żył. Strzeliłem z rakietnicy w zwłoki, które poleciały na 100... Co tam? Halo? Strzeliłem w zwłoki sępa. I wywalił go na 100 metrów i teraz idiota muszę po niego biec. Mam. Ale on nie miał klucza. Kurry. Dobra. Faktycznie. A coś tu zaliczyło, jak żeś podniósł tego sępa? Dwa pióra. No. A Rok, a ty masz jakieś tematy pod rozmowę, albo ktoś z twoich widzów ma jakieś zapytanie? Wiesz co, tu długo czekali na odpowiedź na ten... Na to z tymi... Właśnie, ale jeszcze chciałem wrócić do tego twojego pisania, bo opowiedziałeś o tym. W ogóle jestem zaskoczony, że ci się chciało, wiesz, że chciało ci się pisać do redakcji, żeby zweryfikować to, czy twój tekst ma sens. Mhm. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, czyli w ogóle jak wysłałeś do nich ten tekst, to nie myślałeś o tym, żeby pisać coś dla nich? Tak, bo w momencie, kiedy oni powiedzieli, że ten tekst opublikują, chcieli, żebym przedłożył im pomysły na tematy innych artykułów. Bo ja w ogóle... Aha, czyli to była... I pisałem. Niespodzianka, ty żeś w ogóle nie planował tego. Nie, ja chciałem tylko powiedzieć, że... Ja chciałem tylko zweryfikować, czy nie napisałem głupot, bo nie chciałem, wiesz, spłodzić nierzetelnego tekstu bez pokrycia w rzeczywistości, bądź wirtualności, biorąc pod uwagę tematykę artykułu, prawda? No prawda, to mi się podoba. Znaczy, to jest taka rzetelność, której ludziom często to umyka, nie? Ludziom się wydaje, nie? Że ktoś tam do czegoś dochodzi, dlatego że po prostu miał szczęście, albo że to był przypadek, nie? Rozumiem. To nie jest takie, kurde, oczywiste właśnie. Czasami trzeba zrobić trochę więcej, niż typowo ludzie robią, nie? Bo ci nikt nie kazał tego tekstu chyba weryfikować, nie? Nie, znaczy pewnie wiesz, profesor by łyknął wszystko, co bym napisał, ale wiesz, no nie chciałem robić czegoś takiego, bo przede wszystkim źle bym się czuł samym sobą, prawda? Bo ty żeś dla samego gry online, to żeś zaczął pisać długo, długo zanim ja zacząłem pisać z tego... A wiesz co, tu nie jestem pewien. Ja wiem, że czytałem twoje teksty, one mi się bardzo podobały, bo właśnie biło od nich tak, pasja i znawstwo. Ja to mega lubiłem zawsze. Ale my żeśmy zaczęliśmy, bo pamiętam jak pisałeś poradnik do Fallouta, ten do jedynki... 2006, przełom 2006-2007, tak. To musiało być dużo wcześniej niż ja, bo pamiętam, że jak ja poszedłem do gry online, to te poradniki już tam dawno wisiały. O! Ja w ogóle je czytałem, zanim znałem ciebie, nie? Aha, o cholera. To musiało być wcześniej. No, potem żeśmy pisali obaj dla gameplaya. I wiesz co, i bardzo dobrze, bo ja cię miałem za taką osobę... Znaczy, ja czytałem od ciebie wszystko, co nie miało niczego wspólnego z MMO. A ty brylowałeś w MMO, ty miałeś kącik MMO. Tak. Ja to trochę ulewałem, bo ja się bałem MMO, ty mnie przekonałeś do gier MMO.
ale te teksty, które nie dotyczyły MMO, czytałem z wypiekami na twarzy i pamiętam, że rok wyszedł z założenia, że jak nie można kogoś zniszczyć, to trzeba się z nim zaprzyjaźnić. I tak się narodziły audiologii. To jest w ogóle dłuższa historia. Ja chyba jakby lubię to swoje podejście. Chyba musisz tam podjechać bliżej? Nie, nie musisz. Wiesz co? No, nie, chyba masz rację, sorry, no. To było tak, na gameplay.pl zarabiało się, to był chory mechanizm, wiesz, który wywoływał wrogość. Krótko mówiąc, była jakaś kasa do podziału na miesiąc, na gameplayu i było ileś osób, które pisało. I tak. Ten, kto będzie miał najwięcej napisze, będzie miał najwięcej jakby aktywności, to dostanie najwięcej z tej puli, nie? Tak. Więc to jest bardzo nieprzyjemna sytuacja, w której musicie produkować coraz więcej, żeby konkurować ze sobą, nie? Czyli tak. Jakby nie budujemy razem czegoś, tylko wydzieramy sobie skrawki tego, co żeśmy dostali. Nie, tam był strasznie popierdolony system, który powiedzmy determinował takie niezdrowe współzawodnictwo. Bo tam były trzy pule, w ogóle za śmieszne pieniądze, żeby było śmieszniej. No. Bo ja zarabiałem 100 zł za 5 artykułów. No. I to taki artykuł, na którym siedziałem od 1 do 3 godzin, bo miałem swoje cykle. No wszyscy byliśmy młodzi i głupi wtedy, nie? Mimo że dla mnie to też była nowa branża, nie? I się wydawało... I też miałem takie poczucie, bo właśnie podobało mi się bardzo to, co Royo robi. Najbardziej mi się podobało gdzieś tam na tym etapie, jak żeśmy obaj zaczęli o Guild Wars pisać, nie? Tak, racja. Że zaczynają nam się zbiegać tematy, nie? Mhm. I można było to rozwiązywać na 1000 różnych sposobów, to znaczy ktoś by pewnie sięgnął mogłem robić tak, że ja zacznę pisać więcej, jeszcze więcej, nie? I szybkością, nie? Ale uznałem, że no kurde, najlepiej zacząć współpracę, jeżeli ktoś robi to, co ja lubię, nie? To po co z nim walczyć o tą kasę, zamiast robić lepiej coś razem? I wtedy czy ja to dobrze ubieram w słowa? No, świetnie się tego słucha, jeśli o to pytasz. Nie wiem, boję się, że coś tu pomylę. No i nie. Taki, że żeśmy zaczęli, chyba pierwszy materiał, jaki żeśmy nagrali, to był to był właśnie o Guild Wars 2. Nie wiem, jaka była chronologia, ale w podobnym okresie czasowym były trzy gry. Zapowiedź Wiedźmina 2, Brink, trzyczęściowy nasz materiał, i bodajże właśnie Guild Wars 2. I pamiętam, że to był okres prymu tvgry.pl i wiesz, oni czuli się opus operandi, nie? Generalnie, że są tylko oni, nie ma żadnej konkurencji i nigdy nie będzie żadnej konkurencji, prawda? Oczywiście z całym szacunkiem do ich pracy ówczesnej przede wszystkim, jak przede wszystkim Krzysiu Gonciarz pracował, czyli Lord Areon, bądź na gałęzi Dell, to dużo osób pisało, że nie ma wstydu, jeśli chodzi o nasz duet, mimo że byliśmy przeświadczeni, że daleko nam do ich kunsztu, co nie zmienia faktu, że jak ja usłyszałem pierwszy raz swój głos i chyba każdy YouTuber tak miał, był przerażony jakby autyzmem tego głosu, bo tak jest zawsze. Ja mam dużo przyjaciół radiowców, ludzi z telewizji, którzy jak usłyszeli pierwszy raz swój głos, bądź pierwszy raz zobaczyli siebie na wizji, to byli załamani. No, kwestia przyzwyczajenia. Wiesz co, to jest pewna ciekawostka, bo jak ja pamiętam, najwięcej czasu spędziłem przy materiale z Guild Wars 2, wycinając wszystkie jakie nam te wtedy wychodziły. Jakbyśmy ze sobą rozmawiali, to rozmawialiśmy tak jak dzisiaj. Wiesz, to nie jest tak, że znaczy oczywiście, żeśmy się zmienili, nauczyliśmy się mówić i mówimy zupełnie inaczej, pod wieloma względami, nie? Ale nasza rozmowa była spokojna, swobodna, bez tych takich nie było spiny. Dziwnych zacięć, nie? Tak. Natomiast jak żeśmy nagrywali ten materiał z Guild Wars 2, to była sieka, powiem ci stary, w tej wersji oryginalnej. I to była masakra, nie? Aha. Ja siedziałem, każde zdanie obrabiałem i czasami w jednym zdaniu musiałem trzy cięcia robić, żeby, wiesz, wyciąć jakieś takie przestoje, nie? O Jezu, aż tak? No nie, no ja wiem, że to nie jest... Pamiętam, nie gadaliśmy nigdy na ten temat, nie, no patrz. Ja też się nie skarżyłem, wiesz, ja też miałem takie poczucie, że jak ci powiem, nie? Że my mówimy jakieś i tak dalej, że to źle brzmiało i musiałem to wyciąć, to trochę zabije naszą pewność siebie, nie? Ja też dbałem o to, żeby nie przekazywać złego sygnału, bo ja wiedziałem, że ta przyszłość ma współpracę, nie? I tak. Nie zaczyna się współpracy od mówienia, słuchaj, ale żeś to słabo nagrał, musiałem, wiesz, 3 godziny siedzieć i to wycinać, nie? To nie ma znaczenia, ważne, że ten ostatecznie materiał wyszedł dobrze, nie?
I potem to się jakoś potoczyło. A też nie pamiętam, nie wiem, czy w ogóle to jest... Jezu, drogi, to mi tyle... Jezu, jak ty chcesz rozmawiać, jak mi tego brakowało, jak ty naprawdę chcesz. Dobra, weź auto, możemy gdzieś jechać. Jak pamiętasz ten materiał, wspomniałeś, żeśmy trzy materiały z takiej gry zrobili, z takiej strzelaniny, gdzie tam parkour był. Pamiętasz, jaki to był tytuł? Brink, mówiłem, Brink. Brink, nie? Mhm. I to był też taki, to był sygnał taki dla nas obu, jak bardzo żeśmy się zapalili na podstawie materiałów deweloperskich, nie? Tak, tak. To jest, jak łatwo ulec temu przekonaniu, że gra, jak bardzo chcieliśmy, żeby ta gra była super, nie? Tak, gdzie by tak nam się chciało trzy materiały robić o grze, o której nie mamy pojęcia, nie? Dokładnie. Więc... Gra okazała się na wskroś średnia, ale mimo wszystko odnoszę wrażenie, że to wszystko nam bardzo dużo dało w myśl rozbudowania warsztatu. Tak. Bo my byliśmy wtedy przecież pionierami, jeśli o to chodzi, całkowicie. O takie, nazwijmy to duo różnoformatowe, ale w sumie wszystko to, co powiedziałeś, można podsumować na zasadzie tego, że oczywiście, że Rok dał mi wędkę, a nie rybę, nieświadomie pomógł mi zrealizować moje nieświadome marzenia w myśl chęci bycia częścią ukochanej branży. Na tej zasadzie. To jest też takie, kiedy my żeśmy zaczynali, to jeszcze nawet pomysł, taki pomysł, żeby można było indywidualnie robić coś o grach. Nie strzelaj w byki, sorry, no. Dobra. Że nie potrzebujesz redakcji, że możesz sam być sobie, wiesz, że sterem, żaglem i okrętem, to było coś zupełnie niekonwencjonalnego, bo byli już wtedy youtuberzy, był CTSG, był JJ Joker, nie? Tak. Ale oni sobie robili let's play'e, to nie były takie programy, które... Ja tu też nie mówię po to, żeby komuś tam powiedzieć, że... To nie były programy, które zajmowały się grami w sensie takim publicystycznym, nie? Mhm. No, więc... O Boże, ta muzyczka tutaj jest po prostu porażająca. Tak, słuchaj, muszę zabić kopulującego byka. No. Ale na razie to byki chcą kopulować ze mną! Nie, bo ja zaraz wszystkie byki zabiję, no! Dobra, cofnij się w takim razie. No dobra. No dobra, to ja jestem... czekaj. A coś trzeba zrobić specjalnego, żeby one tutaj miłością do siebie zapałały? Nie, tam już krówki gonią ładnego byczka i chcą mieć małe krowobyczki. Czy cokolwiek powstaje z tego związku. Tu się chyba zaraz miłość zacznie, widzisz? O, dokładnie. Doskonale. Mam wrażenie, wiesz, to od razu mi się przypomina komiks Mleczki. Kiedy, wiesz, króliczek tam rucha panią króliczycę i wyskakuje z krzaków wilk. I króliczek mówi, kurwa, nie teraz! To jest tak dobre. No. Roka, ty wiesz, na co wydałem ostatnio hajs z YouTube'a? Wiesz, zawsze dobrą odpowiedzią jest jakaś figurka, nie? Tak, ale nie tym razem. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik. Tylko po to, być razem z nią. Pojemność 2400. Pojemność 2400. Kojarzysz taki zespół Blenders? Kojarzę, oczywiście, że tak. No, cytowałem ich najlepszy utwór. Dobra, teraz muszę spalić. Doskonale. Dobra. Tu jeszcze chyba jeden zostałby, kto uciekam, żeby ci go... Słuchaj, ja uważam, że misja wykonana perfekcyjnie. No, te byki nie są zadowolone, co prawda, ale... Kto by się tam przejmował? Idziemy na piechotę, czy... Jak ty mówisz, że idziemy na piechotę, to są dwie opcje. Chcesz pogadać, albo liczysz na diamencik, znam cię. No, odpowiedzi są prawdziwe. Nie, wiesz co, spokojnie, tutaj sobie porobimy kilka rzeczy, także o to się nie martw. Żniwa, ostrygi, rozmawiasz z Casey? Aha, bo Casey jest w tym momencie w innym miejscu, ale na szczęście mamy szybką podróż, moi drodzy. Także moi drodzy, reasumując, ja to, bo często jestem pytany na wielu eventach, nawet podczas tej trzyletniej przerwy o ciebie i zawsze mówię to samo, co jest oczywiście zgodne z prawdą.
Mianowicie, że my z Rokiem przeszliśmy od pióra przez mikrofon po obiektyw, tak? Bo zaczęliśmy, no może pióro zastąpmy klawiaturą, prawda? Pisaliśmy, potem były audiologi, a potem były już, no może nie vlogi, ale jakiś tam kontakt z kamerą w myśl właśnie kamerek do gameplayi czy pełnoprawnych vlogów. Aha, także to było fantastyczne, bo czy między mną a Rokiem jest dobrze, źle, cicho czy głośno, ja nigdy nie zapominam, kto mi podał rękę, no bo tak nakazuje no, etykieta i zasady pewne, które każdy mężczyzna powinien posiadać. No, to jest też tak, że między nami nigdy nie było źle, tylko bywało cicho, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. No, no, to jest, ja też często się nad tym zastanawiam, czemu, tam jest mnóstwo powodów, nie? Mhm. Jak dla mnie, wiesz, ja tak... Kurczę, nie wiem, czy to też takie było. Ja zawsze chciałem, żeby wszystko, co robimy, było tak dobre jak Borderlands. Ale to jest tak, że to tło jest tak kolosalne, ma znaczenie. I te Borderlands 2 mnie rozczarowały strasznie, bo no, nie sposób było tam pogadać. Ja się czułem taki zagubiony, nie? Bo prywatnie gra okazała się genialna, nie? No. A to by dużo. Nie, to po prostu Rok ewidentnie miał takie podejście do naszych materiałów, jak ja kiedyś do Fallouta 2, nie? Że trudno jest znaleźć tak dobrą grę jak Fallout 2, a nie do końca trzeba żyć przeszłością, jakąś melancholią czy przesadnym sentymentem, tylko zerwać te łańcuchy i być otwartym jakby na, nie wiem, nowe trendy, nowe podejście, prawda? Bo wiesz, sentyment może być przy wódce, a rozwój może być w materiałach. No, pewnie jest tak, jak mówisz. Ja takie mam bardzo często przekonanie, że jeżeli robisz coś, nie, to każda kolejna rzecz musi być lepsza od poprzedniej. Bo to jest samo rozwój, tak? To jest takie klasyczne podejście, że nikt nie jest w stanie zbeształać mnie tak jak ja sam siebie, plus najmocniejszym krytykiem zawsze powinniśmy być dla siebie my sami. To jest jedno. Po drugie też bałem się gdzieś tam na jakimś etapie. Wiesz, nie chciałem, żeby doszło do takiej sytuacji, że ktoś kiedyś powie i znajdzie i znajdą się ludzie, którzy to potwierdzą, że będą mówili, a kiedyś Rock'n'Roll to było mega, nie? A teraz to jest wszystko sztuczne i nie działa tak dobrze, nie? Tak. Co mnie tam... Rok, dlaczego temu prosiaczkowi coś się wylewa spod ogonka? Nie mam pojęcia. Brak kamerki. Nie będzie już kamerki. Rozładowała się. Musicie sobie wyobrazić, jak wygląda Rojo, jak wygląda Rok. Dobra, Rok. Jedziemy na porodówkę. Dobrze, to jest jedna z ciekawszych misji. Ja też się prawie poryczałem, jak to. Znaczy, poryczałem, przepraszam, faceci nie ryczą, ale łezka mi tam. No dobrze. To czekam na twoje te... Tylko zobaczymy, czy to pójdzie w ten sposób. Nie jestem przekonany, czy się uda, ale czy się to aktywuje, bo to jest taka mocna misja, dosyć życiowa, rzekłbym nawet. Ja też jakby myśląc o Rock'n'Roll, zapomniałem też to, że ci ludzie, którzy... Wiadomo, zawsze było, że młodzi ludzie oglądają YouTube'a, nie? Aha. Zwłaszcza materiały związane z grami, no bo to jest akurat... Jeszcze kiedy my żeśmy zaczynali robić materiały o grach, to tylko młodzi ludzie grali. My byliśmy tą górną granicą wiekową, zwłaszcza ja, jeżeli chodzi o graczy. Znaczy, no tak, nie byłbyś sobą, gdybyś tego nie zaakcentował. Nie, to ja to zawsze traktuję jako swoją zaletę, wiesz, to nie jest jasne, coś, co ja, jasne. Czym się musiałbym martwić, nie? I wiesz, gdzieś umknął mi po drodze ten fakt, że ci ludzie, którzy oglądali Rock'n'Roll, nawet jeżeli wtedy mieli 12 lat, no to dzisiaj już muszą mieć 18 przynajmniej, nie? No spokojnie, więc to spokojnie. Są stare dziady, nie? No tak. Ale też chciałem pochwalić trochę, bo... Znaczy chwalić, bo zawsze się trochę człowiek podliże swoim widzom i w ogóle, że tam dwunastolatek te 6 lat temu i dwunastolatek dzisiaj to jest zupełnie inna rasa. Jest zupełnie inny typ człowieka, nie? Dzisiaj typowy dwunastolatek będzie pytał, będzie pisał ci gocha 3 złote, nie? Tak. A to nie są jednak ludzie, którzy z nami zaczynali... Spacja i ten...
Jasne. To samolot, nie samochód. Dawaj go. Spokojnie. Może dam radę. Ale możesz mówić, bo ja nie będę w stanie teraz. Wszystkie zmysły. Ja mam duży problem mam z YouTube'em, taki jestem zagubiony w tym i opowiadałem o tym wiele razy. To jest coś, o czym często mówię i być może nie powinienem gadać tyle, nie? Ale to też, wiesz, zastanawiam się, nie? Bo to jednak YouTube był przez te 7 lat moim domem, nie? I spełnieniem marzeń. Tak. I myślisz sobie z jednej strony, że robisz to, co kochasz, nie? Aha. Wszystko się zgadza. W zasadzie, no czego można... A z czasem zaczynasz czuć, że... No ja miałem takie, nie? Że coraz mniej radości to daje. Jakim prawem? Nie, czemu? Nie? Mm-hmm. No, i też dużo myślałem właśnie o młodych ludziach. I myślę sobie, że ci wszyscy patostreamerzy, nie? Mm-hmm. W połączeniu z YouTube'em, że oni popsuli tych młodych ludzi, że wiesz... Oni nie tylko popsuli nowych ludzi, ale przede wszystkim popsuli wizerunek całemu YouTube'owi jako ogół. Bo znów się mówi kontrowersyjny YouTuber, kontrowersyjny streamer na YouTubie i cały czas ten YouTube się przejawia i w tym momencie są momenty, kiedy mi jest wstyd mówić, że jestem YouTuberem, dlatego ja wolę mówić, że jestem kreatorem, influencerem, reżyserem, ludologiem, niż YouTuberem. To jest straszne, gdzie mój jakby podstawowy zawód jest uwłaczający, chociaż no to nie jest mój zawód, bo ja jestem przedsiębiorcą, prawda? Ja mam własną firmę, jestem prezesem swojej firmy, która robi różne rzeczy, nie tylko związane z YouTube'em, nie? No. Co jednak gdzieś tam boli, bo za naszych czasów nie było czegoś takiego. No. Właśnie też tak sobie myślę, bo to dosyć popularnie się mówi, kiedyś to było, nie? To jest no tak. śmiech, nie? Ale zastanawiam się, czy faktycznie, czy to jest aż takie... czy mówienie dzisiaj o młodych ludziach, że są za bardzo, że ten wpływ YouTuberów jest na nich za silny, nie wiem, czy to jest tylko, wiesz, zły sentyment, nie? Że kiedyś to było fajnie, kiedyś ludzie byli fajniejsi. Mm-hmm. Myślę, że faktycznie trochę się pozmieniało w tym, w jaki sposób młodzi ludzie odbierają YouTube'a. I że to się popsuło w niewłaściwy ten... Wiesz co, ja sobie zmienię słuchawki i zaraz do ciebie wrócę. Dobra, nie ma problemu. Chyba w złą stronę lecisz. Dramat, że akurat, żeby odblokować fajną misję, ja muszę zagrać beznadziejną misję. No ale niestety no, ale to wiesz. Ja natomiast mam takie, znaczy wiesz, to też latanie samolotem nie jest moim ulubionym zajęciem, ale to podoba mi się, że wiesz, sobie lecisz, ja sobie z tyłu siedzę, wiesz, jako pasażer, rozglądam się, patrzę na gadamy boki, nie, ten świat, no. To są takie... Coś masz, aha, tu masz bombą coś rzucić. No, to akurat w destrukcji jestem dobry, w pilotażu średnio. Ale za niedługo powinno się to skończyć. Są w ogóle najlepsze okoliczności do rozmowy... My się często mówi o filmach drogi, nie? Mm-hmm. No, to są najlepsze okoliczności do rozmowy. Ile razy gdzieś samochodem się jedzie i się gada, to tam jest tyle tematów i tyle okazji do gadania, bo nowe rzeczy widzicie. I to jakkolwiek sentymentalnie by to nie brzmiało i tak takie z sympatią do Ameryki być może czasami przesadzono, bo to przecież też nie jest kraj mlekiem i miodem płynący. Oczywiście. To jednak krajobrazy mają niesamowite. Oj, to tak.